Jeśli szukasz dobrej oferty hipotecznej, to właśnie ją znalazłeś. W biurach Polskiej Credit Union oferujemy niskie oprocentowanie i sezonowe promocje. Obecnie z nową hipoteką otrzymasz bonus $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Poszczegółowe informacje skontaktuj się z naszą Credit Union. A jeśli nie masz czasu, to skorzystaj z mobilnego serwisu finansowego, a pracownik Credit Union przyjedzie do Ciebie. Polish Credit Union. To ma sens. Od ponad 35 lat Polimex dostarcza paczki morskie i lotnicze do Polski i innych krajów Europy. Dla wygody naszych klientów odbieramy paczki z domu na terenie GTA i dostarczamy bezpośrednio do rąk odbiorców. Polimex to najlepszy serwis, atrakcyjne ceny i fachowość. Jeśli zainteresowani są Państwo ofertami w zakresie pożyczek hipotecznych, lokat inwestycyjnych, planów emerytalnych lub edukacyjnych, zapraszamy do korzystania z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union spotka się z Państwem w dowolnym, uzgodnionym miejscu. W celu umówienia spotkania prosimy zadzwonić pod podany na ekranie numer telefonu. 7 dni w tygodniu. Od ponad 35 lat Polimex dostarcza paczki morskie i lotnicze do Polski i innych krajów Europy. Dla wygody naszych klientów odbieramy paczki z domu na terenie GTA i dostarczamy bezpośrednio do rąk odbiorców. Polimex to najlepszy serwis, atrakcyjne ceny i fachowość. Szukasz dobrej oferty hipotecznej? Zapraszamy do biur Polskiej Credit Union. Jeżeli nie masz czasu, to zadzwoń i skorzystaj z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union przyjedzie do Ciebie. Oferujemy niskie oprocentowanie i sezonowe promocje. Obecnie z nową hipoteką otrzymasz bonus $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Poszczegółowe informacje skontaktuj się z naszą Credit Union. Zawiadamiamy Państwa, że w sobotę 25 i w niedzielę 26 maja w Mississadze odbywać się będzie kolejny festiwal wielokulturowy Karasaga. Działający pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Toronto Polski Pawilon, mieszczący się ponownie w Mississauga Community Center przy 1275 Mississauga Valley Boulevard, czynny będzie w sobotę od godziny 12 do północy, a w niedzielę w godzinach od 12 do 20. Paszporty w cenie $10 uprawniające do zwiedzania pawilonów wszystkich narodowości można nabyć w siedzibie Radia Rodzina na Plazie Wisła w Mississadze, w księgarniach Pegas, dzieci do lat 12, wstęp wolny. Kościół anglikański Świętego Marka w Niagara on the Lake i Kanadyjski Instytut Studiów Historycznych Polonia informują, że jutro, w niedzielę 26 maja o godzinie 10:30 w kościele Świętego Marka przy 41 Byron Street odbędzie się poświęcenie tablicy pamiątkowej dla Elizabeth Caroline Usher, działaczki społecznej, udekorowanej w 1922 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Po zakończeniu uroczystości zapraszamy na poczęstunek do mieszczącego się na terenie parafii Addison Hall. Placówka 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce zaprasza na wielką majówkę z popularnym polskim zespołem Bayerful w niedzielę 26 maja w parku imienia Ignacego Paderewskiego przy 9700 Highway 27 Vaughan. Po koncercie, jedynym w jakim Bayerful wystąpi w Kanadzie, zapraszamy na wyśmienite polskie potrawy i trunki oraz zabawę taneczną z zespołem Polanie. Brama otwarta od godziny 9. Informujemy Państwa, że organizowany przez Rycerzy Kolumba 14. charytatywny turniej golfowy Memorial Ojca Michała Smitha odbędzie się w sobotę 1 czerwca w Granite Ridge Golf Club przy 9503 Dublin Line w Milton. Rejestracja o godzinie 10, początek zawodów o godzinie 12. Puchary i nagrody za zwycięstwa w poszczególnych kategoriach sportowych. Dochód przeznaczony zostanie na rzecz mieszkańców domu seniora Copernicus Lodge oraz organizacjom St. Felix Center i St. Francis Table, zapewniającym posiłki i pomoc socjalną osobom biednym i bezdomnym na terenie metropolii torontońskiej. Obchodząca w tym roku jubileusz swojego 70-lecia parafia Świętego Kazimierza w Toronto zaprasza na piknik parafialny w niedzielę 2 czerwca w godzinach od 9 do 21 w parku imienia Ignacego Paderewskiego przy 9700 Highway 27 w Vaughan, 5 km na północ od Highway 7. Msza święta o godzinie 12. Do tańca gra zespół Polanie. Loteria, polska kuchnia i bar.
wstęp $10, dzieci do lat 12, wstęp wolny. Kuratorzy Fundacji imienia Władysława Reymonta zawiadamiają, że 49. koncert laureatów konkursu recytatorskiego imienia Marii i Czesława Sadowskich, organizowany z okazji stulecia uzyskania praw wyborczych przez Polki, odbędzie się w niedzielę 2 czerwca o godzinie 16 w Domu Polskim przy 4 Solidarność Place w Hamilton. Gośćmi koncertu będą laureaci 14. ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego oraz recytatorzy z Alberty, Kolumbii Brytyjskiej, Ontario i Quebecu. Zarząd Główny Kongresu Polonii Kanadyjskiej zaprasza na uroczysty bankiet Polonia Night w czwartek 6 czerwca w Grand Banquet Hall przy 35 Brunel Road w Mississadze. O godzinie 6.30 wieczorem koktajl, kolacja o godzinie 7.30. Głównym mówcą spotkania, którego celem jest podkreślenie wkładu Polonii i Polaków w życie społeczne i gospodarcze Kanady, będzie kapelan Centrum Rzymskokatolickiego na Queen's University w Kingston, ojciec Raymond de Souza, redaktor naczelny magazynu Convivium, publikujący również w pismach The National Post i The Catholic Register. Dochód z bankietu przeznaczony zostanie na działalność Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Informacje i rezerwacja biletów na stronie internetowej tego ważnego wydarzenia lub u pana Marcina Lewandowskiego pod podanymi numerem telefonu i adresem e-mailowym. Rada Dyrektorów i Komitet Organizacyjny Dnia Polskiego w Mississadze zapraszają na 5. już edycję tego popularnego wydarzenia, które będzie miało miejsce w sobotę 8 czerwca od godziny 12 do 23 na Celebration Square obok Ratusza Miejskiego. Występy zespołów folklorystycznych, tanecznych, rockowych i wokalistów, wystawa prac polonijnych artystów plastyków oraz fotografii polskich miast autorstwa Marka Olivera Ziguera, pyszne polskie potrawy i ogród piwny, atrakcje dla dzieci oraz wiele niespodzianek, a wieczorem zabawa taneczna z zespołem Kompot. Od godziny 10 do 17 we Fleetwood Park odbędzie się turniej piłki nożnej. Rejestracja drużyn pod podanym numerem telefonu. Radio Maryja zaprasza na rodzinny piknik w niedzielę 9 czerwca w parku imienia Ignacego Paderewskiego przy 9700 Highway 27 w Vaughan. Msza święta o godzinie 12. Gry i zabawy dla dzieci, kiermasz dobrej książki, loteria fantowa, domowe ciasto, polska kuchnia, bar, a do tańca gra zespół Impuls. Brama otwarta od godziny 9, wstęp $10, dzieci do lat 15, wstęp wolny. Organizatorzy zapraszają polskie biznesy do współpracy. Informacje u pani Joanny Strzeżek pod podanym numerem telefonu. Rodzina Radia Maryja zaprasza na pielgrzymkę autokarową do amerykańskiej Częstochowy w dniach od 5 do 8 lipca. Oprócz Doylestown odwiedzimy także Waszyngton. Informacje i zapisy w biurze podróży Orbis Vacations oraz u pani Joanny Strzeżek pod podanym numerem telefonu. Rodzina Radia Maryja zaprasza na pielgrzymkę maryjną pod duchową opieką ojca Jacka Cydzika. W dniach od 21 do 28 września odwiedzimy Lizbonę, Fatimę, Salamankę, Madryt, Toledo, Saragossę, Lourdes, Montserrat i Barcelonę. Codzienna msza święta w nawiedzanych sanktuariach, udział w nabożeństwach, modlitwa i zwiedzanie atrakcji turystycznych. Zapisy do 30 maja w biurze podróży Orbis Vacations oraz u pani Joanny Strzeżek pod podanym numerem telefonu. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu programu naszej Credit Union. Żegnając się, życzę Państwu udanego i słonecznego weekendu. Do zobaczenia.